Witam Was wszystkich zgromadzonych w Węgorzewie. Witam też osoby, które podglądają nas przez internet. Zmieniła się godzina naszych spotkań już jakiś czas temu, ale ja przypominam, że od już wielu niedziel spotykamy się o godzinie 10. Też osoby oczekujące transmisji będą mogły znaleźć ją wcześniej niż w zwykłym czasie. No i może tyle, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Dziś chcę podzielić się słowem w pewnym kontekście dotyczącym działania Kościoła. Kościół zrodził się w sposób bardzo ponadnaturalny. Takie określenie przeczytałem w zeszłym tygodniu, że Kościół to nie organizacja, tylko organizm bosko-ludzki. I faktycznie tak jest. Także jakbyście mieli problem przed lustrem, to zawsze możecie do siebie przemówić: mój ty, moja ty cząstko boskiego organizmu. Biblia nazywa Kościół ciałem Chrystusa. I to, co stało się na samym początku, to to, że Kościół został zrodzony poprzez zesłanie do ciał ludzkich, do osób, które tworzyły Kościół. Został zesłany Duch Święty, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, towarzyszyły temu nadprzyrodzone znaki. Wierzący ludzie zaczęli modlić się innymi językami, pojawiły się ponadnaturalne płomienie ognia, potężny szum w niebie, który był nad tym miejscem, co też spowodowało duże zainteresowanie osób, które były zgromadzone w tym czasie na święcie Pięćdziesiątnicy z różnych zakonów ówczesnego Imperium Rzymskiego. Przybyli Żydzi żyjący w rozproszeniu i oni stali się pierwszymi świadkami, stali się też ludźmi, którzy jako pierwsi mogli się nawrócić. Biblia mówi o tym, że kiedy zgromadzenie z Wieczernika zaczęło modlić się innymi językami, wtedy zostało rozpoznane 14 języków z różnych prowincji ówczesnego imperium. I ludzie ci byli bardzo poruszeni tym, co się wydarzyło. Zastanówmy się, czy my nie bylibyśmy poruszeni. Najpierw słyszysz potężny huk, wychodzisz z miejsca, w którym kwaterujesz, patrzysz w niebo i lokalizujesz, że ten huk gdzieś umiejscawia się w konkretnej części miasta. Idziesz tam i zostali poprowadzeni akustycznym GPS-em, takie pułki wynalazki. W tamtym momencie zastosował. I widzisz, że nie sam idziesz. Kilka tysięcy ludzi idzie też zaintrygowanych tym hukiem. Wszyscy chcą wiedzieć, co się wydarzyło. Wiecie, to było większe przeżycie niż jak w niejednej wiosce UFO wyląduje. Więc oni naprawdę mieli bardzo mocny wstęp do tego, co się działo. Chwilę później zobaczyli kolejne nadprzyrodzone rzeczy, które miały miejsce. To naprawdę zrobiło na nich wrażenie. Piotr wygłosił swoje pierwsze kazanie, po którym zgromadzeni ludzie spytali, co mamy czynić. To jest ciekawe, że oni nie spytali, jak mają zmienić swoje poglądy teraz. Nie spytali, w co mamy wierzyć, nie zadali różnych pytań, które można by było zadać w takim momencie, ale oni w związku z tym, że zrozumieli, co było do nich mówione, zapytali, co mamy czynić. I to jest ciekawe, że kiedy spojrzymy na ten moment, w którym Kościół się zradza, to możemy zauważyć rzeczy, które są niesamowicie ważne i charakterystyczne dla tego, w jaki sposób Bóg postrzega Kościół. Kościół jest postrzegany przez Boga i tak jest nam przedstawiony w momencie swego narodzenia jako byt bosko-ludzki, jako ludzie, którzy są wypełnieni w nadprzyrodzony sposób mocą Ducha Świętego. Jezus, który mówił, że potrzebujemy przyjąć Ducha Świętego, aby zdobyć świat dla Niego, wiedział, co mówi. Bo pierwsze zstąpienie Ducha Świętego spowodowało tak mocną reakcję. Oczywiście znajdują się tam też takie słowa, niektórzy ludzie, którzy to obserwowali, nie potrafili tego zinterpretować, więc zaczęła nasuwać się im cielesna interpretacja tego duchowego zjawiska, z którym mieli do czynienia. Dla nich to było proste. Młodym winem się upili. Coś tam się dzieje, ale często nasze ludzkie umysły są skłonne interpretować w cielesny sposób to, co ma miejsce w sytuacjach, w których Duch Święty zaczyna działać. Niejedna osoba powie, no to nie było żadne uzdrowienie, to taka sugestia, człowiek się nakręcił. Ja nie podważam tego, że w niektórych sytuacjach ludzie mogą się nakręcić, ale podejrzewam, że osoby o bardzo zracjonalizowanym współcześnie myśleniu, nawet gdyby zobaczyli wskrzeszenie z martwego, zaczęliby coś ględzić na temat śmierci klinicznej, na temat tego, że on się tak naturalnie z letargu takiego wybudził, a ty tylko przypadkowo się tam w tym momencie pomodliłeś. Zupełnie naturalne zjawisko. Myślę, że łatwiej byłoby znaleźć takich, którzy tak by to interpretowali, niż takich, którzy by powiedzieli, wow, Duch Święty zadziałał. I ludzie mają taką skłonność, ta skłonność się objawiła tego dnia, ale w tej charakterystyce Kościoła, który naradza się w Dniu Pięćdziesiątnicy, jest coś ciekawego, że spora część tego opisu jest poświęcona kazaniu Piotra, który mówi o wypełnieniu proroctw i o tym, że poprzez to, co Chrystus zrobił, została otwarta droga, by wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i by towarzyszyły temu nadprzyrodzone znaki, by ci ludzie mieli widzenia, sny, by prorokowali. Więc to, co jest ciekawe, to to, że pierwsze w historii świata kazanie ewangelizacyjne nie polegało na tym, że Piotr stanął i powiedział, muszę wam wytłumaczyć, co się wydarzyło na krzyżu, w jaki sposób zostały odpuszczone wasze grzechy. To jest prawda o odkupieniu, więc ją przyjmijcie. Jezus jest ofiarą za wasze grzechy. Wasz grzech jest w centrum wydarzeń. I to, że został zmazany poprzez ofiarę Chrystusa, jest najważniejsze i nic innego się nie liczy. Jezus nie wygłosił, przepraszam, Piotr nie wygłosił takiego kazania. Dla mnie to było zawsze intrygujące, dlaczego Piotr nie zachowywał się w tym przypadku jak współcześni ewangeliści. Ale to, co Piotr powiedział, to się stało, abyście wszyscy zostali wypełnieni w potężny sposób Duchem Świętym i aby rzeczy nadprzyrodzone działy się przez was, przez wasze dzieci, przez waszych niewolników, przez każdą osobę, która tylko się otworzy. Chrystus usunął barierę, która nie dawała możliwości, aby Duch Święty was wypełnił. To jest ciekawe, że to pierwsze przesłanie Kościoła tak bardzo różniło się od współczesnego prezentowania Ewangelii. Myślę też, że wczesny Kościół mógł się bardzo szybko rozwijać z powodu pewnego czynnika, który odgrywał ważną rolę psychologiczną. Postawa wierzących ludzi, czy nawracających się ludzi w tamtym czasie była bardzo mocno motywowana czymś, co można by było nazwać jednym słowem – realnością. Wiecie, dzisiaj, kiedy ludzie prezentują Ewangelię, bardzo często w ogóle osoby przyglądające się temu z boku mogą powiedzieć, no dobra, ty masz taki pogląd, on ma taki, ktoś jeszcze inny. No, każdy ma prawo mieć takie poglądy, jakie chce. Tylko to, że Ewangelia w tamtych czasach była prezentowana w taki sposób, że towarzyszyły jej znaki i cuda i nikt nie zajmował się obiecywaniem ludziom gruszek na wierzbie, będziesz tak całe życie tak mocno wierzył, to później po śmierci okaże się, że miałeś rację. Wiecie, Ewangelia w tamtym czasie nie była tak przedstawiana. Ewangelia była przedstawiana tak, jak to zrobił Piotr. Bariera między Tobą a Bogiem została zniszczona. Teraz, w tym momencie, kiedy zaczynasz w to wierzyć, kiedy przyjmujesz tylko to, co Chrystus dla Ciebie zrobił, od tego momentu niebo Ci zwali się na głowę. Od tego momentu zostaniesz napełniony Duchem Świętym, od tego momentu będą działy się rzeczy niezwykłe i obecność wszechmogącego Boga w Twoim życiu będzie widoczna poprzez to, co Bóg przez Ciebie będzie robił. I ludzie doświadczali tej realności. Wiecie, można kłócić się o poglądy, ale bardzo trudno jest dyskutować z faktami. I myślę, że siła pierwszego Kościoła była bardzo mocno związana z tym, że każdy, ktokolwiek zaczynał wierzyć, mógł się przekonać o realności i mocy tego, czemu się oddał. To, co wydarzyło się wieki później, myślę, że nie jedna osoba przyczyniła się do tego w sposób niezamierzony, ale wieki później, kiedy Kościół był dosyć mocno ostych po wiekach prześladowań, później po wiekach niestety, ale dostosowywania się do pogańskiej rzeczywistości, w której zaczął funkcjonować, temat Bożej mocy, temat Ducha Świętego działania Ducha Świętego został ograniczony do niezwykłych postaci. Myślę, że to był jeden z pierwszych błędów, jaki został popełniony w dawnych wiekach. Kiedyś zastanawiałem się, jakby to wyglądało, gdyby ktoś chciał napisać historię Kościoła w inny sposób, nie zajmując się tak mocno faktami historycznymi, postaciami i tak dalej, ale gdyby ktoś chciał napisać historię Kościoła z takiego punktu widzenia, w jaki sposób przez wieki Królestwo Ciemności wpływało na Kościół i zmieniało jego działanie, to moglibyśmy zobaczyć wtedy, że pojawiło się wiele straszliwych błędów, które zostały ogólnie przyjęte. I jednym z takich błędów było sprowadzenie chrześcijaństwa do takiego poziomu, w którym wyłoniła się grupa ekspertów, grupa niezwykłych postaci, a reszta Kościoła przyjęła pozycję laikatu. Jesteśmy tylko owcami, które mają być prowadzone przez tych, którzy wiedzą lepiej. To, co w ten sposób nastąpiło, to nastąpiło wywrócenie rzeczywistości Kościoła do góry nogami. I wiecie, jak bierzesz dzban i może bliższy obraz, mało kto z nas ma dzbany tak jak w tamtych czasach, ale kiedy weźmiesz jakikolwiek pojemnik, kiedy weźmiesz pełne wiadro i odwrócisz je do góry nogami, to te pełne wiadro już nie jest pełne. I ten ktoś, kto w pierwszym okresie działania Kościoła został poinformowany, że ofiara Chrystusa czyni go zdolnym do uczestnictwa w pełnym dziedzictwie świętych, że ofiara Chrystusa sprawia, że masz dostęp do wszechmogącego Boga. Ci ludzie, którzy w pierwszym okresie zostali o tym poinformowani i działali w takim duchu, wieki później poprzez Kościół, który został wywrócony do góry nogami, dowiedzieli się, że jesteście tylko bezmyślnymi owcami, które nie są w stanie wybrać tego, co jest dobre, właściwe, nie są w stanie same szukać Boga, nie są same w stanie Go doświadczać. Musicie w pełni zaufać nam. I wasze posłuszeństwo względem nas jest równoznaczne z posłuszeństwem względem Boga. Tak właśnie się stało. I efekt tego był taki, że ci ludzie, którzy mieli dostęp do pełni, znaleźli się w tej rzeczywistości odwrócenia tego dzbana do góry nogami. Biblia mówi, że Bóg ustanowił świętych, ustanowił służby które zostały przez niego wyznaczone. 4 rozdział listu do Efezjan o tym mówi, że ustanowił ich, czyli proroków, apostołów, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, ustanowił ich, aby przysposobili świętych do dzieła posługiwania. Wiecie, co te służby miały zrobić? Miały odpowiedzieć we wszystkich wiekach, wszystkim wierzącym ludziom na pytanie, które zadali pierwsi nawracający się ludzie w dniu Pięćdziesiątnicy. Co mamy czynić? Gdybyśmy zastanowili się nad tym, co dzisiaj często płynie do osób wierzących w wielu kościołach. Wiecie, nie mówię tego, żeby to krytykować. Myślę, że jesteśmy, mając na myśli taką bezmyślną krytykę, że sobie ponarzekamy i na tym koniec, albo poczujemy się, że jesteśmy lepsi. Nie jesteśmy za bardzo lepsi. Myślę, że żyjemy w podobnym problemie, ale w dawnych wiekach stało się tak, że Kościół zszedł do takiego poziomu, gdzie głosi się ludziom, co mają myśleć. Głosi się ludziom, jakie mają mieć poglądy. Głosi się ludziom, jak mają żyć w swoim prywatnym życiu. W kwestiach, które nie mają większego związku z misją, która jest dla nas do wykonania. Wiecie, jeśli przesłanie Kościoła sprowadzi się do tego, że będziemy uczyć ludzi, jak mają przestrzegać zasad moralnych, to mogą ich przestrzegać, ale to niczego, kompletnie niczego nie zmieni. Wiecie, niektóre kościoły doszły do takiego punktu, że chlubią się potężną działalnością charytatywną. Ile to tysięcy ludzi karmimy. Ale gdyby zadać im pytanie, ilu z nich przyjęło Chrystusa, ilu z nich zostało zbawionych, no to można nieraz usłyszeć oburzoną odpowiedź: my tu nie jesteśmy, by ludzi manipulować, żeby nam oddali duszę za pizkę zupy. Wiesz, jeśli jesteś wierzący, to jesteś powołany do tego, aby najpierw zadbać o ich zbawienie, a nie o to, żeby z pełnym brzuchem poszli do piekła. Ale prawda jest taka, że wiele kościołów, które dały się wywrócić do góry nogami, które zgubiły właściwy cel, zaczęło angażować się w wiele szczytnych rzeczy, które równie dobrze mogliby robić też niewierzący ludzie z takim samym efektem. I stracili cel, którym jest to, by wszystko, cokolwiek robimy, miało służyć ratowaniu ludzi przed wiecznym potępieniem. Nie da się ludzi uratować poprzez dostarczanie im ubrań. Nie da się ludzi uratować przez dostarczanie im jedzenia. To wszystko może nam pomóc w naszym doczesnym życiu i Kościół powinien takie rzeczy robić. Ale jeśli swoją podrzędną rolę uczynimy nadrzędną, a nadrzędną zapomnimy, przestaniemy ją stosować, to wywracamy garnek do góry nogami. Pamiętam, jakim szokiem dla mnie było, kiedy pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, Boże, trzeba chyba być dinozaurem, żeby móc takie rzeczy mówić. Więc pamiętam, jakim szokiem dla mnie było to, kiedy stykałem się z ludźmi, którzy deklarowali się, że są misjonarzami. Więc ja bardzo szybko chciałem dowiedzieć się, co robią w ramach swojej misji i dowiedziałem się. No, ostrzyga ludzi. Ja mówię, no ale w jaki sposób to jest misja? No bo ja ich strzegę za darmo. No i co? Głosisz im Ewangelię? Nie, ja strzegę ludzi. To jest moja misja. Fajnie. Czegoś nie zrozumiałem. Później rozmawiam z kimś, kto puszcza muzykę na imprezach. Ludzie się świetnie bawią. Jestem misjonarzem. Mówię, no to jak wygląda twoja misja? No, jestem między ludźmi, puszczam muzykę, wszyscy dobrze się z tym czują, wiesz, ja to często mam poczucie, że jak jestem na tych imprezach, to po prostu Duch Święty stępuje na tych ludzi. Sorry, ale czy tam jest głoszona Ewangelia? Nie, no co to? No ja puszczę muzykę. To na czym polega bycie misjonarzem? Ale wiecie, ja miałem wiele takich rozmów i zetknąłem się z wieloma ludźmi, którzy robienie rzeczy nie mających nic wspólnego z prawdziwym zaprezentowaniem Ewangelii dla ludzi uważali za swoją misję dla Boga. Wiecie, możesz uznać za swoją misję dla Boga przeprowadzanie staruszek przez przejście dla pieszych. Szczytna rzecz. Nie mówię, że to jest złe, ale Bóg Ciebie powołał do tego, by przyprowadzić ludzi do Chrystusa. By ci ludzie zostali uratowani przed potępieniem. Wiecie, Kościół, kiedy zaczął być wywracany do góry nogami przez diabła, doszedł do takiego punktu, w którym rzeczy drugo-, trzecio-, czwartoplanowe stały się tak priorytetowe, że jeśli ktoś w tym zamieszaniu robi rzeczy pierwszoplanowe, to jest często uważane za dziwaka, albo jakieś niezwykłe powołanie, albo no coś, co nie jest normą. Myślę, że my tutaj w Węgorzewie pewnie aż tak tego problemu nie mamy i nie mamy aż tak namieszane w tych kwestiach. Jednak ja dużo podróżując i znając rzeczywistość Kościoła w Polsce od ponad 23 lat, no sporo podróżuję, od okolic 23 lat, to zdaję sobie sprawę, że też my w kręgach ewangelicznych potrafimy mieć rzeczy wywrócone na drugą stronę. I dzisiaj dla nas rzeczami zabawnymi może się wydawać coś takiego, kiedy zetkniemy się z kimś, kto stwierdzi, że nie wiem, że nie można głosić, jeśli się nie ma garnituru. No bo są ludzie, którzy żyją w takim silnym przekonaniu. Są nawet ludzie, którzy są nauczani, że powinni czuć obrazę w stosunku do kaznodziei, który przyszedł bez garnituru. Na pewno i Jezus, i wszystkich 12 apostołów, łącznie z Judaszem, ich obraziło swoim strojem. Ale to jest przykład, kiedy bierze się te rzeczy czwartoplanowe i wysuwa je się zbyt wysoko. Też często, kiedy coś takiego ma miejsce, to znaczy, że jakaś sprawa została przesunięta i że jakaś ważna sprawa, że jakaś najważniejsza sprawa została uczyniona mniejszą. Andrew Womack opowiadał pewną historię. Powiedział, że w jednym kościele, w którym był, prowadził tam spotkania, nawróciła się prostytutka, która przyszła tam i była niesamowicie poruszona. Kiedy było wezwanie do powiedzenia świadectw, to wyszła i typowym dla siebie językiem, jako osoba, która wychowała się w dość patologicznej rzeczywistości, a swoje dorosłe życie spędziła w ekstremalnie niewłaściwych warunkach, zaczęła opowiadać to świadectwo, przelatając je wszystkimi możliwymi przekleństwami, jakie znała, i opowiadała o tej zmianie i o tym, jakie to za... Wiecie, Womack tego wysłuchał i on usłyszał osobę, która opuszcza Królestwo Ciemności i widzi prawdziwe światło, idzie w jego stronę. To było to, co on usłyszał. Ale po tym spotkaniu ludzie przyszli do niego, zaczęli go napominać, zaczęli mu uświadamiać, jakim jest bezbożnikiem, że ktoś, kto pozwolił mówić komuś w taki sposób w Kościele, sam musi mieć niewiele wspólnego z Bogiem. Ta dziewczyna naprawdę się nawróciła. Rok później była już zupełnie inną osobą. Ale ludzie, którzy stawiają na pierwszym miejscu rzeczy trzecioplanowe, najprawdopodobniej zgasiliby ją od razu i wyrzucili ze spotkania za nieobyczajne zachowanie, nie dając jej szansy na to, by gdzieś jej życie z Bogiem naprawdę się zaczęło. Wczoraj czytałem pewną historię. Jeden z wodzów indiańskich prześladowany przez Angloamerykanów, to było w tym czasie, kiedy wybijano Indian, uciekł do Kanady. Uciekł z swoim plemieniem, kiedy znalazł się tam, bardzo mu zależało, by stać się chrześcijaninem. Więc przyszedł do misjonarzy. Wiecie, jak ryba szuka wędkarza, to naprawdę jest wydarzenie. Ale jeśli gruba ryba szuka wędkarza, jeśli wódz szuka misjonarzy, żeby nawrócić się, to wiadomo, że za tym idzie całe plemię. Że zdobywając tą jedną osobę, która chce być zdobyta, zdobywasz ich wszystkich. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że misjonarze z nim porozmawiali i powiedzieli, że musi pozbyć się swoich żon i co najwyżej może zostawić sobie jedną, bo inaczej nie może się nawrócić. Rzecz wydawała mu się przerażająca, ale zrobił, czego od niego wymagali. Wrócił do swojego plemienia i powiesił wszystkie żony oprócz jednej. Wrócił do misjonarzy, a oni mu powiedzieli, że teraz to się w ogóle nie może nawrócić po tym, co zrobił. Więc odszedł. Wziął sobie kilka kolejnych żon za te, które zostały powieszone. I on i jego plemię wszyscy dokonali życia jako ludzie nienawróceni. Wiecie, dla jakiegoś misjonarza nie mieściło się w głowie, że może się nawrócić ktoś, kto ma kilka żon. Dzisiaj, kiedy podobne rzeczy dzieją się w Indiach, kiedy podobne rzeczy dzieją się w Afryce, to współcześni misjonarze dbają o to, by kiedy ktoś taki się nawraca, to żeby też wszystkie jego żony się nawróciły, co zwykle w kulturze takiej patriarchalnej nie stanowi większego problemu. W Biblii jest napisane, że biskup ma mieć jedną żonę, a nie być w związku z kilkoma jednocześnie. Dlaczego to zostało napisane w Biblii? Dlatego, że w tamtym czasie wielu obywateli państwa rzymskiego żyło w różnych tego typu związkach. I w Nowym Testamencie zrobiono taki wymóg tylko w stosunku do tych, którzy prowadzą wspólnoty. Nie nakładano tego wymogu na innych, ale lata później okazało się, że trzeba to zmienić i że aby ktoś się nawrócił, będąc z zupełnie innej kultury, będąc z zupełnie innego świata, żyjąc w zupełnie inny sposób, to trzeba najpierw zrobić go kimś, kto ma takie życie, jak gdyby pochodził z wielopokoleniowego chrześcijańskiego rodu. Nie da się. I dzisiaj jest wielu nawróconych Zulusów, którzy przed swoim nawróceniem mieli kilka żon i nie kazano im ich odstawiać. Ale myślę, że ten ewangelista, który tak urządził owego wodza i jego plemię, on był ofiarą tego, że rzeczy drugo-trzecioplanowe zostały wstawione na pierwszy plan. I to, co dzieje się w takich sytuacjach, zawsze powoduje, że Kościół traci swój wpływ, traci swoją możliwość zdobywania ludzi. Pewien z moich znajomych, który lata temu odbył podróż do Chin, to było w latach 90. Znaliśmy się wtedy i on i ludzie, których później poznałem, pojechali do Chin, przejeżdżając przez różne kraje. To nie była wycieczka samolotem, tylko oni pojechali, korzystając z różnych środków komunikacji i przebywając cały ten południowy kawałek Azji. Więc kiedy byli w Kazachstanie, zdarzało się, że nie można było głosić w butach. Bo wiecie, jak ktoś w butach wchodzi do miejsca świętego, no to w ten sposób, oczywisty chce obrazić gospodarza. Bo żaden inny powód wejścia do miejsca świętego w butach nie wchodzi w rachubę. Każdy, kto wchodzi w butach, chce obrazić gospodarza i to jest świadome działanie nastawione na to, żeby dać do zrozumienia gospodarzowi, że się z nim kompletnie nie liczysz. A ty możesz tego nie wiedzieć, prawda? Wiecie, też pewna instrukcja. Nie machajcie nikomu w krajach arabskich lewą ręką. Dla ciebie to może nie mieć żadnego znaczenia, którą ręką pomachasz. Ale w całym tym obszarze dzieje się tak, że zrobienie jakiegokolwiek gestu lewą ręką w stosunku do kogoś jest świadectwem o tym, że masz go za coś gorszego od osła. I chcesz mu pokazać w najwyższym stopniu lekceważenie. Wiecie, nie znając kultury, czasami można się znaleźć w kłopotach. Wiecie, też w niektórych krajach, jak z czymś się nie zgadzasz, to machasz tak głową. A jak się zgadzasz, to machasz tak. Jest wiele milionów ludzi, którzy tak robią. Dobra, odchodzę w jakieś dygresje niepotrzebne. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że ilekroć przesuwamy rzeczy, które są z dalszego planu wyżej, to tylekroć to, co powinno być na pierwszym miejscu, zaczyna być coraz mniej ważne. W którymś momencie pewien kaznodzieja baptystyczny poprosił mnie, żebym przyjechał do jego kościoła i wytłumaczył Ewangelię ludziom, którzy ten kościół tworzyli. Powiedziałem, no ale to przecież ci ludzie to się ponawracali w większości, zanim ja na świat przyszłem. To co ja będę woził drzewo do lasu? Oni wszyscy to rozumieją. Mówi, nie, słuchaj, ja kiedy rozmawiam z nimi o zbawieniu, to oni wyrażają nadzieję, że zasłużyli. I mówi, z którym bym nie rozmawiał, to wyraża nadzieję, że żył na tyle moralnie, że żył na tyle przyzwoicie, że tyle dobrego zrobił, że zasłużył. I oni w ogóle nie żyją Ewangelią. Im trzeba to na nowo wytłumaczyć. Oni muszą na nowo zrozumieć Ewangelię. Może kiedyś ją rozumieli, ale dzisiaj są w takim stanie. Jeśli gdziekolwiek dochodzi do czegoś takiego, to znaczy, że to, co było na pierwszym planie, to, co zostało uczynione najważniejszą rzeczą dla Kościoła, zostało w jakiś sposób zaniedbane. Z jakiego powodu jesteś na ziemi? Z jakiego powodu, jako wierząca osoba, zupełnie przypadkiem, po swoim nawróceniu nie zostałeś wessany przez wielką niebiańską tubę, a od tego momentu zasiadasz w niebie? Bóg pozostawił nas, abyśmy zrealizowali Jego wolę, abyśmy zrealizowali Jego cele. I celem Kościoła jako całości, i celem wierzących ludzi jako osób indywidualnych jest to, w oczach Boga, abyśmy przynieśli prawdę o wiecznym zbawieniu. Dlatego, że życie każdej osoby tutaj na ziemi ma określony czas przydatności. Nasze ciała się zużywają niczym produkty z chińskiego supermarketu. I nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. W którymś momencie każdy człowiek zderzy się z wiecznością i może być na to przygotowany albo nie. Co dla ciebie, co dla mnie zasłoniło ten pierwszy cel? Najczęściej osoby wierzące przestają być ewangelizacyjne w momencie, w którym skumuluje się im jakaś ilość porażek. Głosiłeś komuś, jak ktoś się nawrócił, a później wyciął taki numer, że wiecie, mi się zdarzało, że głosiłem komuś, jak ktoś się nawrócił, później mnie okradł, żeby to raz. Głosiłeś komuś, ktoś cię wyśmiał, głosiłeś komuś, ktoś zrobił z ciebie idiotę. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta taka sytuacja. I w końcu diabeł cię przytula, całuje w czoło, mówi, no widzisz, bycie ewangelistą to nie jest twoje powołanie. I znajdujesz sobie jakieś wytłumaczenie, żeby tą rzecz, która jest pierwszoplanowa, wyciszyć. Albo przesunąć ją gdzieś dalej. Jeśli będzie odpowiednia sytuacja, jeśli będzie odpowiedni klimat na taką rozmowę, jeśli będę pewien, jeśli Bóg mnie pokieruje, zaczynamy wstawiać w to, co Bóg wyznaczył nam jako priorytet, jako rzecz najważniejszą. Zaczynamy wstawiać całą ogromną ilość jeśli. Ale powiem wam, że jeżeli fundament w wielkim gmachu jest skopany, to ty tego gmachu nie poprawisz tym, że wstawisz tam ładniejsze okna. Jeśli fundament w jakimś wielkim gmachu jest niewłaściwy, to możesz kupić najładniejsze tapety, żeby w środku wytapetować ten budynek. Możesz zadbać o to, żeby w łazience były najlepsze marmurowe kafelki. Ale to też nie uratuje tego budynku. I problem polega na tym, że w momencie, w którym rzeczy pierwszoplanowe, od których zależy tak naprawdę istnienie Kościoła i możliwość wypełnienia przez nas tych celów, do których przez Boga zostaliśmy powołani, jeżeli to pozwolimy sobie przesunąć gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce poza tym miejscem centralnym, które powinno być dla nas ważne, to rzeczy, które zrobisz później dla umilenia sobie czasu. No, ja to lubię bardzo historię. Wiecie, mógłbym czytać rzeczy historyczne w nieskończoność. Co więcej, czytam ludzi, którzy pisali 2000 lat temu i takich, którzy pisali znacznie wcześniej, i czytam sporo takich, którzy pisali na początku chrześcijaństwa. Nie czytam tylko opracowań historycznych, ale też często czytam źródła. Lubię to. Mógłbym stać się osobą dość zorientowaną i wygadaną w tym temacie. W którymś momencie mógłbym uznać to za swoją misję i służbę. Ale wiecie, to nie jest to, do czego Bóg mnie w pierwszym miejscu powołał. Ja nie pomylę swojego hobby ze swoją misją, ale bardzo często w kościołach ludzie są wręcz zachęcani do tego, żeby zamienić swoją misję na swoje hobby. No, jeśli interesuje cię uwielbienie, to wiesz, to Bóg cię powołał do uwielbienia i do niczego innego. Ty nawet nie myśl o tym, żeby ewangelizować. Od tego są ewangeliści. Jeśli Bóg ciebie powołał do tego, żebyś robił coś w tej albo w innej sferze, to nie jest właściwe wyjście. Wszystko, cokolwiek Kościół robi, ma służyć zdobywaniu innych. Kiedyś w Norwegii jeden z moich znajomych obwoził mnie po okolicznych miejscowościach i powiedział, wiesz, tutaj przy tym kościele angażowaliśmy się w rozdawanie żywności i ubrań dla niewierzących osób. Ja mówię, no i jak to wyglądało? Mówi, wiesz, no ja to dosyć szybko zrezygnowałem, bo tam był taki regulamin, że był zakaz głoszenia Ewangelii i mówienia tym ludziom o Bogu. Kościelna działalność. Bardzo ciekawe. Jak się okazało, ktoś dosponsorowywał te wydarzenia i nie podobało mu się, że to mogą robić chrześcijanie i uznał, że ci biedni, bezdomni ludzie mogą zostać skrzywdzeni poprzez głoszenie Ewangelii i uzależnił swój sponsoring od tego, żeby wszyscy rozumieli, że nie mają prawa tamtym ludziom głosić. Co zrobił Kościół? Zgodził się z tym. Łatwiej im było zrezygnować z tego, do czego Chrystus ich powołał, niż ze sponsoringu ze strony jakiejś niewierzącej osoby. Więc wiecie, rzeczy, o których mówię, nieraz obserwowałem, dlatego też teraz przy końcu roku myślę, że to jest ważne, aby to zostało podkreślone. Nie istniejemy po to, aby zrobić wszystko, co możliwe, żeby było nam dobrze. Istniejemy po to, aby zrobić wszystko, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób przyszło do Chrystusa. I każdy z nas jest do tego powołany, bez względu na to, co zrobiłeś z tym priorytetem w swoim życiu. Jeśli jest w niewłaściwym miejscu, musi znaleźć się we właściwym miejscu, bo Bóg nie zgodzi się na to, abyśmy byli chrześcijanami po swojemu. Pomyśl sobie, ktoś przychodzi do ciebie do pracy i postanawia być pracownikiem po swojemu. On nie będzie robił tego, co ty mu mówisz. On wie lepiej, co ma robić, niż ty. Kiedyś takie zachowania były rzadkością, ale dzisiaj to chleb codzienny pracodawców. Po jakimś czasie dowiadujesz się, że tylko przeszkadzasz swojemu pracownikowi w realizowaniu jego misji, jego zadań. W ogóle nie wiadomo, z jakiego powodu możesz być tak bezczelny, że się wtrącasz do tego, co on robi. Przecież on wie lepiej. I my jako chrześcijanie, jeśli to, co jest dla nas priorytetem, najważniejszym, wyznaczonym przez Boga, jeśli umieścimy w jakimkolwiek innym miejscu, jesteśmy jak tacy pracownicy, którzy przychodzą i będą ustanawiać swoją wizję rzeczywistości. Zniechęcenie to jest coś, co przydarza się bardzo wielu ludziom. Nieraz mamy dobre i uzasadnione argumenty. Pamiętam, jak kiedyś szedłem z kolegą przez Wrocław, wiele lat temu. No i ówny kolega zaczepił człowieka, z którym się mijaliśmy, to był jego znajomy, jakiś dziennikarz. No i owego mojego kolegę garnęła pasja ewangelizacyjna. No, wszystko, co mówił, było słuszne. Gość stał naprzeciwko, przytakiwał, mówił super fajnie, cieszę się, niesamowite. No i kiedy mój kolega doszedł do punktu kulminacyjnego, oczekując jakiejś reakcji ze strony owego człowieka, ten powiedział: ty stary, ja widzę, że w twoim życiu się chyba jakieś dobre rzeczy dzieją. Trzymaj się tego. I poszedł sobie. Wiecie, takie sytuacje mogą być zniechęcające. Bywa, że jesteśmy uznawani za jakichś dziwacznych fanatyków. Bywa, że głoszenie Ewangelii powoduje, że mamy obawę przed utratą jakiegoś poczucia prestiżu, czy chociażby neutralności w danym środowisku. Bywa. Ilekroć mamy zmaganie z tym, to ważne jest, żebyśmy spojrzeli przynajmniej na dwa parametry, które sprawią, że ten odwrócony do góry nogami garnek znowu znajdzie się we właściwej pozycji i będzie mógł coś zagrać. Jedna rzecz to to, jeśli czujemy się dyskomfortowo i nie chcemy stracić swojego poczucia, że jest fajnie, to musimy sobie przypomnieć to, co Chrystus zrobił i z pewnością czuł, z myślą o nas. On zmagał się z czymś więcej niż z chwilową utratą prestiżu. A akceptacji. On zrobił to w taki sposób, że nie mógł dać nam już nic więcej i nie mógł stracić nic więcej. Więc kiedy on postanowił ratować nas, poszedł taką drogą, gdzie nie było miejsca na zachowanie sobie komfortu. Druga rzecz, o której warto pomyśleć w takich momentach, to spojrzeć na tę osobę z punktu wieczności. Zastanówmy się. Bo jakaś niemiła atmosfera może się wytworzyć na chwilę teraz i tu, a za tydzień czy dwa nie będziemy o tym pamiętać. Ale jeśli staniemy wobec wieczności, to możemy sobie pomyśleć o tym, że my teraz jesteśmy we właściwym miejscu, a tam jest ktoś, kto jest tam dlatego, że nie chciałem sobie popsuć humora. Paskudnie by to wyglądało, nie? I gdybyśmy mogli porozmawiać, wyobraźmy sobie, to taki obrazek do spojrzenia na tę sytuację w sposób taki realny. Wyobraź sobie, że ktoś doświadcza wiecznego potępienia. Ktoś, kto był gotów naśmiewać się z ciebie, kiedy byłbyś odważny wygłosić tej osobie Ewangelię. I ta osoba wie, że będzie tam na zawsze. I czy ta osoba teraz nie będzie miała większych pretensji do ciebie za to, że nie przełamałeś się, nie przełamałaś się, by przedstawić tej osobie Ewangelię, czy też będzie wdzięczna. No dobrze, że mi nie popsułeś humoru tymi swoimi religijnymi bzdurami wtedy na ziemi. Potraficie to sobie wyobrazić? Kto uderza w nas, kto uderza w nasze wyobrażenia i nasze uczucia, kiedy zatrzymujemy się przed głoszeniem Ewangelii innym ludziom? To na pewno nie jest ktoś, kto chce dobrze dla ciebie i na pewno nie jest to też ktoś, kto chce dobrze dla tych ludzi. Czego słuchamy? Czym jesteśmy prowadzeni? To są takie pytania, które jako wierzący ludzie powinniśmy sobie zadawać, bo w wielu różnych sytuacjach diabeł rozpala w nas motywy, do których byśmy się nie przyznali, i których byśmy nie zaakceptowali, gdybyśmy mieli je na zdrowy rozum z perspektywy czasu ocenić. I nieraz ludzie mówią, nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobiłem, nie mam pojęcia, dlaczego tak się zachowałem, nie mam pojęcia, dlaczego nic nie zrobiłem w tej sytuacji. A ja wiem, jak to działa. W danym momencie coś tam czujesz, coś tam myślisz, coś sobie wyobrażasz i w ogóle to ci zasłania rzeczywistość taką, jaką jest. I to jest proste w momencie, kiedy nie mamy właściwych priorytetów. Wiecie, co się dzieje, kiedy komórka wypadnie z zasięgu? Szuka. Cały czas szuka. Do jakiego momentu? Aż znajdzie. I wiecie, nie ma nigdzie składowiska komórek, które kiedyś raz utraciły zasięg, przez co ich żywot został dokonany i właściciele się z wielkim smutkiem musieli rozstać ze swoją bezużyteczną komórką, dlatego że raz straciła zasięg i to był koniec komórki. Nie wiem, czy ktoś wynajdzie, tak jak dla psów, cmentarze komórek. Ale komórka zawsze szuka tego zasięgu. My jako wierzący ludzie powinniśmy mieć ten priorytet. Żyjesz w świecie, w którym większość ludzi jest do zdobycia dla Chrystusa. Żyjesz w świecie, w którym większość ludzi nigdy w życiu nie zrozumiała Ewangelii. Żyjesz w świecie, w którym dziś większość ludzi umierających trafia do niewłaściwego miejsca. Jeśli naprawdę wierzymy w to, co wierzymy, to co może być dla nas ważniejsze? Chrystus, gdy odchodził, powiedział o tych dwóch rzeczach, które mają być codziennością Kościoła. Głoście Użył innych słów, ale powiedział też mniej więcej tyle: i niech moc będzie z wami. Jeśli zaczynamy zajmować się czymś innym na pierwszym miejscu, a te pierwsze miejsce przesuwa się w inne, nasze życie jest pozbawione mocy. Biblia mówi, że Duch Święty będzie przychodził, by potwierdzić słowa Ewangelii. Jeśli chcesz widzieć moc Ducha Świętego w swoim życiu, to potrzebujesz dzielić się prawdą na temat zbawienia z innymi. Bardzo często zdarza się, że kiedy mam rozmowy z ludźmi w Polsce na wyjazdach, to bardzo często zdarza się, że ktoś przychodzi do mnie i mówi: wiesz, ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem, że w Biblii jest tyle na temat Bożego działania w moim życiu. Tego nie ma w ogóle. Wiecie, ja zwykle nie mam czasu na długie rozmowy w takich sytuacjach, ale bardzo szybko to wychodzi, że też kiedy Bóg spojrzałby na te same osoby, które żalą się na brak Jego działania w swoim życiu, mógłby im odpowiedzieć: oni nawet nie zadali pytania, co mają czynić, nie mówiąc o tym, że nie podjęli się. Kiedy Duch Święty w potężny sposób wypełnił Kościół, a nawracający się ludzie zadali pytanie, co mamy czynić, wtedy nadeszła kolejna fala. Ze 120 nawróconych ludzi zrobiło się 3000. Ponad 3000. Chwilę później było już 5000. Chwilę później Jerozolima była pełna wierzących ludzi. Wielu wierzących dzisiaj nie zadaje sobie tego pytania, co mam robić, ale bardzo często znajduje się w takiej pozycji: no ten autor mi się podoba, a ten nie. W ogóle jak mogłeś udostępnić kazanie tego dziada? Ty nie wiesz, co on zrobił w 73 roku? Stają się koneserami nauczań. Ten mi się podoba, tamten mi się nie podoba. Przeczytałem teraz książkę jednego z kaznodziei ze środowiska niecharyzmatycznego. Bardzo dobra książka na temat Kościoła. Jako że był niecharyzmatyczny, to kiedy zaczął omawiać służby, to dał do zrozumienia, że apostołowie i prorocy nie istnieją już i nie są potrzebni, odkąd Nowy Testament został napisany. Ja się z tym nie zgadzam, ale wiecie co? Nie wyrzucę tej książki do kosza, dlatego że w jakimś jednym aspekcie ktoś, kto tyle ciekawych, mądrych i właściwych rzeczy zrobił, ktoś, kto prowadził wiele kościołów, ktoś, kto rozwinął jeden z kościołów do 4500 członków. Nie stanę i nie powiem: jestem lepszy, bo potrafię ocenić i wyłapać jego błędy. Nie jestem. Chciałbym jego owoce. I jestem gotów uczyć się od wszystkich, którzy są gotowi pokazać, jak pewne rzeczy robić. Naszym zadaniem jest zdobywanie ludzi dla Chrystusa. Naszym zadaniem jest poszerzanie tego Kościoła. Naszym zadaniem jest zakładanie kolejnych kościołów. Naszym zadaniem jest szkolenie kolejnych ludzi. Naszym zadaniem jest zaangażowanie wszystkiego, czym jesteśmy, do tego, by jak najwięcej ludzi zostało uratowanych i by przekazywanie prawdy Ewangelii, prawdy o zbawieniu było priorytetem we wszystkim, co robimy. Jako Kościół, jako osoby indywidualne musimy sobie to ustalić z tym, że przekonaniem, że to, czy jesteśmy na właściwej drodze, nie wyraża się poprzez to, co deklarujemy, ale poprzez to, co czynimy. W jaki sposób zdobywasz imię dla Chrystusa? Czy coś robisz w tym kierunku? Bo jeśli ci nie idzie, możesz innych wspierać w tych działaniach. Ale jedna rzecz, której nie możesz, to nie możesz stanowienia Boga wycofać tego z pierwszego miejsca priorytetów, które Bóg nam postawił. Taka historyjka, wielokrotnie ją opowiadałem w różnych miejscach. W zasadzie jest częścią moich szkoleń, ale chcę tu wstawić tę historię. Lata temu, gdzieś w Poznaniu, w hotelu księcia Józefa, stało się tak, że podeszła do mnie kobieta z prośbą, żebym pomodlił się o jej nogi. Jej kolana się nie zginały. No, zginały się w bardzo małym stopniu, więc jak siadała, to zawsze z wyciągniętymi nogami mówiła, że chodzenie po schodach to jest koszmar, bo wyginanie się, żeby zarzucić nogę na stopień jest no, koszmarem, który przy każdym z takich stopni musi przeżywać. Jej kolana po prostu się nie zginały. Dotknąłem jej kolan, pomodliłem się krótko, ona zaraz zaczęła robić przysiady, była mega szczęśliwa, emocje się przetoczyły przez jej wnętrze, została uwolniona z bardzo dotkliwego problemu. I kiedy odchodziła, ja miałem zająć się kolejną osobą, Duch Święty do mnie powiedział, to nie wszystko. Więc zatrzymałem ją i zapytałem, czy ma jeszcze jakiś problem. Ona powiedziała, to można dwa. Wyglądała jak osoba, która niespodziewanie trafiła na promocję w supermarkecie. Powiedziałem, można wszystko, cokolwiek, jest problemem. Ona powiedziała, to ja jeszcze mam taki wieloletni problem z bólami w części lędźwiowej. Codziennie mnie boli kręgosłup, przez te lata przyzwyczaiłam się, także nawet sobie nie pomyślałam, żeby się o to modlić. Położyłem na nią ręce, chwilę później kręgosłup całkowicie przestał ją boleć, zaczęła się wyginać, sprawdzać, to była mega entuzjastycznie nastawiona. Wiecie, jeśli jesteś kimś, kto ma problemy w funkcjonowaniu i nie możesz zginać kolan, to powoduje, że dziwnie ci się siedzi, dziwnie ci się chodzi, w ogóle czujesz się stworzony do leżenia. I ten problem ustępuje. Poza tym trwający długie lata ból w kręgosłupie znika. No to naprawdę jest powód, żeby się cieszyć. Kiedy ona odchodziła, Duch Święty do mnie powiedział, to nie wszystko. Więc zatrzymałem ją. Jednocześnie z taką świadomością, że niekoniecznie chyba chodzi o jakąś kolejną dolegliwość. Pomyślałem, nie mam czasu na badanie jej pod względem jej nawrócenia, bo kiedy spytam, czy jest wierząca, to powie, że tak, no bo co ma powiedzieć człowiek. Kiedy spytam, czy jest nawrócona, to w Polsce wiadomo, że mało kto właściwie rozumie, co się za tym kryje. Więc postanowiłem skomplikować pytanie i zadałem jej takie pytanie, od jak dawna jesteś w przymierzu z Chrystusem? Zrobiła dziwną minę, więc pytanie spełniło swoją rolę. Zrozumiałem, że nie jest osobą narodzoną na nowo. I w 3 minuty przedstawiłem jej Ewangelię. Powiedziałem o tym, że Jezus wziął na siebie wszystkie jej winy, każdy jej grzech i został ukarany. Ale ona może odebrać usprawiedliwienie ze swoich win tylko w osobisty sposób, przyjmując to aktem swojej woli. Więc 3 minuty zajęło mi, aby jej to wytłumaczyć. Ona powiedziała, to ja tego chcę. Dobrze, to się pomówmy. Oddała swoje życie Chrystusowi. Ja miałem poczucie, że to już jest wszystko i że zrobiłem, co trzeba było. Więc kiedy ona odchodziła i Duch Święty do mnie powiedział, to nie wszystko. Wiecie, nie zawsze tak się dzieje, ale czasami tak się zdarza. Więc zatrzymałem ją na chwilę, położyłem na nią ręce, stąpił na nią Duch Święty, zaczęła modlić się innymi językami i dopiero wtedy zajęłem się kolejną osobą. Ale wiecie, wielokrotnie znajdowałem się w takich sytuacjach, gdzie było na spotkaniu powiedzmy z 40 nawróconych ludzi, którzy przyszli po modlitwę o uzdrowienie. I pośród tej 40 Bóg nagle pokazywał mi, że ta jedna osoba nie jest jeszcze nawrócona. I wiecie, nikt mi o tym nie powiedział. ale wielokrotnie coś takiego się działo. I wielokrotnie przyprowadzałem ludzi do Chrystusa, tych, którzy przyszli po uzdrowienie, a ja w żaden naturalny sposób nie mogłem wiedzieć, czy ta jedna osoba różni się czymś od pozostałych. Duch Święty będzie Cię wspierał. Duch Święty będzie Ci pomagał. Duch Święty może też zamienić Twoje działania ewangelizacyjne w najbardziej ekscytującą przygodę Twojego życia. To jest możliwe. My często jesteśmy zatrzymani poprzez różnego rodzaju wyobrażenia, uczucia, poprzez zniechęcenie, poprzez postawy, które przez lata się wytworzyły, ale to nie zmienia faktu, że Bóg nie wykreślił tej aktywności z numeru 1 w Twoich priorytetach. Co my z tym zrobiliśmy? Jeśli to jest w niewłaściwym miejscu, zawsze możesz zostać przywrócony na właściwe miejsce. Zawsze możemy się zaangażować. Wierzę w to, że jesteśmy przeznaczeni do tego, by być kościołem ewangelizacyjnym, kościołem zdobywającym ludzi i kościołem, który w bezpiecznych warunkach, bez obaw, że ktoś spośród nas komuś w głowie namiesza, że w bezpiecznych warunkach będziemy mogli te osoby wychowywać do tego, by też wypełniły misję, z którą zostały powołane, do której zostały powołane. W roku 2002 zostałem zaproszony, żeby poprowadzić spotkania w wówczas bardzo znanym kościele, który był głośny w całym kraju. Kiedy porozmawiałem z nimi na temat ich podejścia do ewangelizacji, powiedziałem, wiecie, to brzmi tak, jakbyście postanowili, że niedługo przestaniecie istnieć. Nie no, co ty, wiesz, Bóg ma władzę nad wszystkim. Tego kościoła już nie ma. Znaczy jakaś rejestracja jest, ale nie ma go już w praktyce. Kościoły, które nie ewangelizują, przestają istnieć. Kościoły, w których ludzie nie naradzają się na nowo, mogą jedynie liczyć na naturalne narodziny. Ale wiecie, w wielu kościołach w naturalny sposób narodzili się ludzie. Kiedyś w pewnej prawosławnej rodzinie narodził się człowiek, który później zasłynął jako Stalin. Wiecie, kiedy został komunistą? Został komunistą w tym czasie, kiedy był w seminarium duchowym. Kształcił się, miał być popem. Ale w którymś momencie ideologia komunistyczna przemówiła do niego głośniej. I ten człowiek, który urodził się w prawosławnej rodzinie i który miał zostać prawosławnym duchownym, został najobrzydliwszym dyktatorem ze wszystkich, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Z jakiegoś powodu, to co jest ciekawe, to to, że cały świat dobrze zna zbrodnie dokonane przez Niemców. Nie chciałbym umniejszać w żaden sposób tym zbrodniom, ale Hitler przebił, ale Stalin przebił Hitlera wielokrotnie pod względem skali zbrodni, których dokonywał. Narodził się w chrześcijańskiej rodzinie. Hitler narodził się w katolickiej rodzinie. Podobnie jak Mussolini. Podobnie jak wielu, wielu innych. Ale wiecie, w tych kościołach, które się rozwijają poprzez naturalne narodziny, bardzo rzadko zdarza się, że ich wierni rozumieją chociażby zasady swoich własnych kościołów, a co dopiero prawo biblijne. My jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię, aby zdobyć wszystkich dla Chrystusa. Nasze dzieci też muszą być zdobyte dla Chrystusa. I to, że się urodziły w ewangelicznych rodzinach, niczego nie zmienia. Każdy człowiek potrzebuje tak samo zrozumieć Ewangelii i tak samo wybrać. Bez kogo nie chciałbyś iść do nieba? inaczej. Kogo by ci najbardziej brakowało, jakbyś tam znalazł się bez tej osoby? Może to jest twój pierwszy cel, który ci był wyznaczony. Czy mamy coś do zrobienia? Jako wierzący ludzie o wiele bardziej potrzebujemy zadać to pytanie, co mam czynić, a nie którą świetną książkę mam przeczytać w tym tygodniu, żeby sobie umilić swoje chrześcijaństwo. Wiecie, ja gdybym popadał w cielesność, to prawdopodobnie w którymś momencie bardziej byłbym zainteresowany funkcjonowaniem w abstrakcyjnym świecie cudzych umysłów, studiując antyczną filozofię, wczesną apologetykę Kościoła, wiele innych rzeczy. Ale ja nie jestem tutaj od tego, by być koneserem różnych nauczeń. Jestem od tego, by coś zrobić. I ty jesteś od tego, by coś zrobić. I to jest to pytanie, które musi w nas wybrzmieć z gotowością na otrzymanie odpowiedzi. Panie, co mam czynić? Jak mam to robić? Zostaliśmy powołani do bycia Kościołem. Kościół to wspólnota, więc Bóg nie powołał nas do czynienia Jego woli w samotności. Jak mogę korzystać ze wsparcia innych w tym, co mam czynić? Jak mogę innych wspierać w tym, co oni mają czynić? To są pytania, które powinniśmy sobie zadać. Więc dobrze kojarzę, że mamy ostatni dzień roku. Dobrze. Więc rozstajemy się z tą lokalizacją w kalendarzu. Zaczynamy nowy rok. I wiecie, nie chciałbym tutaj przedstawiać tego jako szumne postanowienia noworoczne, ale chciałbym, abyśmy wykorzystali to, że jesteśmy już na pewnym etapie dojrzałości do tego, żeby zacząć robić kolejne kroki, żeby zacząć się rozwijać w formie też naszego zaangażowania. Służby nie zostały ustanowione po to, by zabawiać wierzących różnymi treściami. Służby zostały ustanowione po to, by pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie, co mam czynić, i pomóc w zaangażowaniu się w tym. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka rzeczy organizacyjnych, które nie będą miały żadnego znaczenia dla tego nagrania, więc pożegnamy się z osobami, które... Trzymaj ten palec jeszcze nad ekranem. Nie chcę zostać rozłączony za wcześnie, ale też jakby korzystając z tego, że trwa transmisja, chciałbym też podziękować dla wszystkich osób, które wspierają nas, które też wspierają nas poprzez wpłaty na konto. Super, fajnie, że to robicie. Jesteśmy otwarci na więcej. Dziękujemy i błogosławimy. Niech Bóg wam to wszystko pomnoży. Też zachęcam do tego, aby udostępniać te transmisje. Jeśli widzicie w tym coś wartościowego, to podzielcie się tym z innymi. Także dzięki, do zobaczenia w przyszłym roku.